uwaga moi drodzy, story time. Jakiś czas temu, gdy kupiłem sobie green screena, pomyślałem, że zrobię sobie jakieś fajne zdjęcie na green screenie i wrzucę je na Instagrama. Wiecie, zamiast green screena dam sobie w tle jakiś, nie wiem, wybuch, tło z Minecrafta, jakieś, nie wiem, miasto czy cokolwiek, żeby to fajnie wyglądało, no i wrzucę to na Instagrama. Na moje nieszczęście wyszły one tragicznie i tak sobie leżały na dysku i leżały, aż do teraz. W najnowszej wersji Photoshopa została dodana taka funkcja, dzięki której możemy zretuszować swoje zdjęcie za pomocą sztucznej inteligencji. Dlatego, moi drodzy, będziecie dzisiaj świadkami pierwszego zdjęcia na Instagramie Czokoleta zrobionego za pomocą sztucznej inteligencji. Weźmy sobie dla przykładu to oto zdjęcie. Mogłoby być, można by je jakoś może obrobić czy coś i byłoby spoko, ale gdy klikniemy filtr, mamy taką zakładkę Neural Filters, która pozwala nam to zdjęcie odpicować. I słuchajcie, to nie chodzi tylko o jakieś poprawienie, nie wiem, kształtu szczęki, czy nie wiem, usunięcie jakichś niedoskonałości na skórze. Nie, moi drodzy, tutaj idziemy all in. Słuchajcie, amerykańscy naukowcy potwierdzili, że jeśli na zdjęciu człowiek się uśmiecha, to jest dużo bardziej atrakcyjny, więc moi drodzy, trzeba mnie rozśmiechnić. Na szczęście jest taka opcja, szczęście się nazywa i słuchajcie, mamy taki suwak, możemy być albo mniej szczęśliwi, albo bardziej szczęśliwi. Proponuję bardziej szczęśliwi. Mieliśmy być szczęśliwi, prawda? Jesteśmy szczęśliwi. Przed wami szczęśliwy Czoklet, który właśnie wyszedł od dentysty od wstawiania sztucznych zębów i sztucznej szczęki. Nie ma najmniejszego problemu. Może troszeczkę obniżmy to szczęście. Może cokolwiek to zmieni. Zmieni to cokolwiek. Teraz wygląda jakby po prostu... A co jakbyśmy usunęli uśmiech w ogóle? Jak wygląda Czoklet, który się... Zobaczcie tego obrażonego człowieka. O, jaki obrażony, jak mu się nie podoba wszystko. Dobra, zostawmy sobie delikatny uśmiech, myślę, że to jest odpowiednie. Ale słuchajcie, oprócz tego możemy być też uśmiechnięci i zaskoczeni, bo wiecie, ktoś nam dał prezent na urodziny, więc jesteśmy tacy... W takim razie, moi drodzy, mamy tutaj przełącznik zaskoczenie, trzeba zaskoczyć naszą twarz, uwaga. To chyba się niewiele zmieniło, co? To słuchajcie, spróbujmy inaczej. Bądźmy źli. Mamy zakładkę złość. Podkręćmy złość trochę bardziej, ale szczęście wyłączmy. I uwaga. To czy tak wyglądają źli ludzie? Czy tak wyglądają ludzie, którzy się złoszczą? Wyglądam trochę jak taki wkurzony Trump, który w tym momencie mówi... China. Ale dobra, zostawmy mimikę, zostawmy miny, trzeba się wypięknić. Czy możemy sobie na przykład odmłodzić naszą twarz? Tak odrobinkę? A... Chwila. Co tu się zmienia? Dodaje nam trochę dziwnych włosów na czoło i to... Tyle, więc co jak będziemy na maksa młodzi? Czy wyglądam młodziej? No dobra, a co jeśli się postarzymy? Uwaga, uwaga. O, troszkę widać zmarszczek więcej, troszkę włosy siwieją, ojoj. A co jak damy trochę bardziej? Nie wiem, robi mi się za to podwójny nos. Nie wiem czemu. Dobra, kolejna zakładka, spojrzenie. No bo wiecie, ci wszyscy modele, ci włoscy, hiszpańscy, tacy wiecie, Alvaro, oni wszyscy nie patrzą się bezpośrednio w kamerę, oni patrzą się gdzieś w dal. Bo wiecie, jak patrzycie się w dal, to jesteście tacy zamyśleni, myślicie nad pokojem na świecie, albo nad tym, nie wiem, co zrobić sobie na podwieczorek, więc musimy też patrzeć się w dal. Nie możemy patrzeć się w kamerę. Patrzenie się w kamerę? Spójrzmy się w lewo. Co się stało? O nie! Co tu się wydarzyło?
Czy mi po prostu sztuczna inteligencja włożyła czyjeś inne oczy na moją twarz? A w drugą stronę wygląda, jakbym nie miał w ogóle powiek. O nie. Dobra, ale musimy coś zostawić. Poczekajcie, zostawmy sobie takie ponętne, troszeczkę odrobinkę zjarane spojrzenie w odległość. No może nie aż tak, troszkę mniej. Jeszcze troszkę mniej. O, dobra. Jest dobrze, słuchajcie. Oprócz tego, grubość włosów to jest opcja, która mnie troszeczkę zastanawia, bo nie do końca wiem, o co w niej chodzi. Grubość włosów, w sensie, że będziemy mieli takie afro na głowie? Zaraz sprawdzimy. Uwaga, klik. Okej, to nam dało po prostu trochę więcej włosów. Tak po prostu. No dobra, a co jak zrobimy sobie bardzo małą grubość włosów? O nie. Wygląda, jakbym łysiał. Dobra, nie, czekajcie, zróbmy sobie bardzo dużo włosów. Jak się ma bardzo dużo włosów, to od razu K-poperki inaczej na ciebie patrzą, więc wiecie. Ustawienie głowy. Słuchajcie, to jest najciekawsza opcja, bo pozwala zmienić waszą głowę, w sensie kierunek waszej głowy. Tak jak macie zdjęcie w otak, to możecie zrobić, że będziecie się patrzeć na przykład na wprost, albo w tą stronę. Zaraz wam to pokażę, uwaga, uwaga. Możemy na przykład przechylić naszą głowę bardziej w nasze lewo, a moje prawo. Uwaga. Klik. Okej. Bądźmy szczerzy, czy użylibyście któregokolwiek z tych opcji i stwierdzili, wyglądam lepiej, wrzucam to na Instagrama. A co jeśli będziemy patrzeć się w drugą stronę? Oh no. Oh no. Co tu się dzieje? Okej. Dobra, spokojnie, wszystko jest w porządku. Tak powinno być. Jeszcze mamy kierunek światła, czyli możemy sobie oświetlić twarz z drugiej strony. Na przykład, proszę bardzo, oświetlenie z jednej i oświetlenie z drugiej. To. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Okej, moi drodzy, oto pierwszy kandydat na nasze profilowe, ale zrobimy jeszcze drugie. Wiecie, trzeba wybrać, napiszecie w komentarzu, które jest lepsze, zobaczymy, które wrzucimy. To jest na razie nasze pierwsze zdjęcie. Proszę bardzo, moi drodzy, mam tutaj pięknego, smutnego, patrzącego w bok Czokleta, jak wam mówiłem o tych wszystkich brazylijskich Ricardo. Moi drodzy, jestem za smutny, to jest już jakby podstawa, musimy się troszeczkę rozchmurzyć, musimy być, wiecie, ponętni, a nie sad bojowi. Nie wiem, czy się rozchmurzyliśmy, nie wiem, czy o to chodziło, może podbijmy troszeczkę... Dobra, może jednak bądźmy smutni, okej? Okej, teraz zaczyna jakoś wyglądać, zaczynamy wyglądać jak człowiek, proszę bardzo. Możemy się oczywiście troszeczkę odmłodzić. To nawet trochę działa. Jakby się tak odmłodzić. Wyglądam, jakbym miał ze 2 miesiące mniej. W takim razie najważniejsza rzecz, spojrzenie. Patrzymy się w lewo, więc zróbmy spojrzenie na maksa w prawo. Uwaga. Okej. Mamy spojrzenie na maksa w prawo? Jakby wyglądało spojrzenie na maksa w lewo w takim razie? Czy nam by się gałki oczne odwróciły do góry nogami? Nie, za to dodało nam jakiś makijaż czy coś. Okej. No dobra, jako że mnie fryzjer od paru miesięcy dobrych nie widział, może zróbmy sobie po prostu mniejszą ilość włosów. Tak jakbyśmy byli u fryzjera, prawda? Okej. Znaczy, nie jest źle, ale nie jest też dobrze. Co jeśli zrobimy sobie afro? Nic to nie dało, po prostu mamy więcej włosów. Dobra, musi być, wiecie, musimy być ostrzyżeni, perfekcyjnie, ładnie, proszę bardzo. To mi się podoba. Ustawienie głowy, jesteśmy przesunięci troszeczkę w tą stronę, więc jakbyśmy się trochę odwrócili, tak bardziej na wprost, wiecie.
niezbyt to działa, ale jakbyśmy tak bardziej w drugą stronę, nie, to nie wyjdzie. No dobra, ostatnia rzecz, kierunek światła. Bum, oświetlenie z jednej strony i bum, oświetlenie z drugiej strony. Tu wyglądam jak na jakiejś scenie, słuchajcie. To wygląda jak zdjęcie zrobione w profesjonalnym studiu. Proszę bardzo. Pyk. Gotowe. Taki czoklet? Beznadzieja. Tylko sztuczna inteligencja od Adobe wie, jak powinien wyglądać prawdziwy mężczyzna. Proszę bardzo. Prawdziwy mężczyzna powinien wyglądać tak. A tak serio, moi drodzy, dobra, zbliżamy się do końca. Zapraszam was na mojego Discorda, którego macie w opisie, bo bardzo dużo osób w ogóle nie wie, że mam Discorda. Zapraszam was na Instagrama, gdzie prawdopodobnie któreś z tych zdjęć już jest. No i cóż, jest to funkcja dla przypomnienia Neural Filters w najnowszej wersji Photoshopa 2021. Jak chcecie sobie zobaczyć, to sobie zobaczcie, jeśli oczywiście macie Photoshopa. To by było tyle. Moi drodzy, idę płakać w kącie, ponieważ nie jestem w stanie osiągnąć moich własnych standardów piękna, które tutaj zrobiłem, więc życie! Do zobaczenia! Cześć!